Zapraszamy na wycieczkę po dawnych łódzkich fabrykach, które dziś pełnią zupełnie nowe funkcje. Wsiadamy do zabytkowego tramwaju i wyruszamy w podróż po Łodzi. Takie niezwykłe, dawne pojazdy można spotkać na ulicach miasta w weekendy. Warto do nich wsiąść i wybrać się w sentymentalną podróż. My zaczniemy nowocześnie, od przystanku Łódź Centrum, czyli od stajni jednorożców. To miejsce, w którym spotyka się historia i współczesność miasta. Nieopodal ulica Piotrkowska, oś Łodzi, jej budowle opowiadają historię miasta. I Central, czyli dom towarowy z czasów PRL-u. Jest też coś współczesnego, czyli nowy dworzec tramwajowy, zaprojektowany przez Jana Gałeckiego. Zachwyci Was formą i ferią barw. I oczywiście jednorożec. Koniecznie zróbcie sobie z nim selfie. To rzeźba japońskiego artysty Tomohiro Yanabe. Kolejne miejsce, które chcemy Wam pokazać, to ogrody Geyera, czyli kompleks dawnej fabryki Ludwika Geyera. Tak, tak, dobrze pamiętacie. W jego białej fabryce dziś mieści się Centralne Muzeum Włókiennictwa. I to on sprowadził do Łodzi pierwszą maszynę parową. Dziś dawny kompleks przy ulicy Piotrkowskiej 293-305 został zrewitalizowany. Jest to miejsce związane z kulturą, muzyką, sztuką i rękodziełem. Otwarte na mieszkańców miasta. Kolejne miejsce, które warto odwiedzić z przyjaciółmi, to oczywiście OFF Piotrkowska. Od kilku lat wpisuje się w weekendowy czas relaksu i towarzyskich spotkań. To dawna fabryka Franciszka Ramisza. Historia fabryki jest przykładem spektakularnego rozwoju przedsiębiorstwa. Od założonej w 1871 roku ręcznej tkalni chust wełnianych przez pojawienie się maszyny parowej w końcu lat 80. XIX wieku, aż po utworzenie spółki akcyjnej w 1924. Fabryka działała również po II wojnie światowej jako zakłady bawełniane imienia generała Waltera. A dziś możemy tu miło spędzić czas ze znajomymi. Są tu restauracje, kawiarnie, puby, są też pracownie artystyczne. Jest to miejsce spotkań, warsztatów i koncertów. Zajrzyjmy jeszcze na ulicę Piotrkowską. Powstały tu miejsca, w których można usiąść i odpocząć. Są w samym centrum gwarnego miasta, ale dają możliwość wytchnienia i relaksu. Manufaktura. To miejsce znają w Łodzi wszyscy, czyli dawna fabryka Izraela Poznańskiego. Rewitalizowany kompleks pozwala zobaczyć, jak rozbudowane były dawne fabryki. Największy budynek to przędzalnia. Dziś mieści się w niej hotel. W dawnej tkalni znajduje się MS Kwadrat, czyli oddział Muzeum Sztuki. Są również pozostałe budynki, takie jak bielnik, apretura, wykańczalnia, farbiarnia. One również mają nowe funkcje. Dziś znajdują się w nich restauracje, a także miejsca związane z rozrywką. Na centralnym placu kompleksu znajdują się dwa ciekawe budynki. Jeden z nich to dawna elektrownia, a drugi z wysoką wieżą to fabryczna straż pożarna. W manufakturze znajdują się sklepy, restauracje, miejsca rozrywki, ale także wspomniane już muzea, takie jak MS Kwadrat czy Muzeum Fabryki. Ale jest również Muzeum Miasta Łodzi, znajdujące się w dawnym Pałacu Izraela Poznańskiego. Czyli dla każdego coś miłego. Odbywają się tu festyny, pikniki, koncerty i inne wydarzenia plenerowe. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Kolejny przystanek to Monopolis. Nowe miejsce w Łodzi, ale usytuowane w dawnych budynkach fabrycznych.
Ceglane budowle powstawały od końca lat 90. XIX wieku. Z początkiem XX ruszyła tu fabryka wódki, należąca początkowo do rosyjskiego Ministerstwa Skarbu, a po odzyskaniu niepodległości stała się własnością Skarbu Państwa. Fabryka działała również po II wojnie światowej. Zakończyła produkcję w 2007 roku. I co dalej? Obiekty zostały rewitalizowane i przekształcone w kompleks budynków biurowych, ale również znalazły się tu miejsca o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Co się tu mieści? Oczywiście wspomniane już biura, ale także pięknie usytuowane wśród fabrycznych murów i zieleni restauracje i kawiarnie. Znajdują się również przestrzenie dla sztuki, pozwalające organizować wystawy. Jest także teatr, scena Monopolis, a także przestrzeń do realizacji koncertów i wydarzeń plenerowych. Jeśli jeszcze tu nie byliście, koniecznie musicie się wybrać. A na koniec Widzewska Manufaktura, czyli zakłady bawełniane należące do Juliusza Kunicera i Juliusza Heinzla. Początkowo powstały we wsi Widzew, w miejscu, które wówczas nie należało do miasta, ale dziś jest oczywiście częścią Łodzi. To kolejna fabryka, która czeka na rewitalizację. Co tu będzie? Biura, mieszkania, restauracja, a także przestrzenie dla sztuki, kultury i muzyki. Już nie możemy się doczekać otwarcia. Zapraszamy do poznawania nowych, ciekawych miejsc w starych łódzkich fabrykach. Do zobaczenia w Łodzi!